Jest 3 minuty przed czasem, więc mogę powiedzieć małe ogłoszenie, że CTF, który tutaj przygotowaliśmy razem z chłopakami, powinien już działać, bo były jakieś małe problemy techniczne, także już teraz powinno być wszystko okej. Witam was serdecznie, nazywam się Jakub Brzoczek, jak został przedstawiony, i będę mówił troszeczkę o przeglądarkach oraz o tym, w jaki sposób mogą one nam pomóc przy pentestach podczas atakowania wewnętrznej infrastruktury, gdy nie mamy do niej dostępu. Będzie to raczej prezentacja techniczna, więc te techniki nie są jakoś jakby, nie wiem, nowe, czy to nie będzie jakoś nic chyba odkrywczego, przynajmniej dla niektórych. Natomiast mogą się, myślę, pojawić w waszych głowach jakieś fajne koncepcje, które możecie wykorzystać, że tak powiem, w przyszłości podczas waszych pentestów. Kim jestem? No, jak widać na załączonym obrazku. Pracuję w Allegro od 5 lat. Głównie swoją pracę, że tak powiem, skupiam właśnie w okolicach aplikacji webowych. Głównie gdzieś tam client-side'owo działam, chociaż nie tylko. Natomiast gdzieś tam moje zainteresowania oscylują wokół właśnie tematów klienckich. Kim jest mój zespół? Tutaj obecny możecie, chłopaki, powstawać. Jak chcecie, brawa tutaj dla zespołu Allegro. Robimy różne rzeczy ogólnie jako cały zespół, od właśnie testów penetracyjnych, ale przez też konsultacje różnych rozwiązań, szkolenia dla deweloperów, dla administratorów, dla zwykłych pracowników i tak dalej. Napady, rozboje, wymuszenia, to, że tak powiem, przy okazji. Okej, jeżeli chodzi o pentest, no to jakby takim bardzo ważnym i chyba pierwszym elementem, którego się podejmujemy, to jest rekonesans. I w przypadku właśnie atakowania tej wewnętrznej infrastruktury musimy wiedzieć możliwie jak najwięcej o niej, żeby, że tak powiem, nie ładować pewnych requestów w ciemno i tak dalej, żeby sobie te ataki odpowiednio wcześniej przygotować. Dlatego bardzo ważne jest, żeby właśnie ten rekonesans się odbył możliwie jak najdokładniej. No i czego używamy przy rekonesansie? Może inaczej. To, co pokażę ogólnie w trakcie całej prezentacji, to są też techniki, które wykorzystywaliśmy przy naszych wewnętrznych pentestach w Allegro. Niestety nie wszystko będę, w większości nie będę mógł pokazać tak naprawdę, jeżeli chodzi o, że tak powiem, prawdziwe demonstracje czy prawdziwe ataki, jakie wykonaliśmy, ponieważ no, nie chcemy takich rzeczy pokazywać, nie chcemy pokazywać naszych wewnętrznych paneli, natomiast demonstracje, które tutaj pokażę, będą odzwierciedlały jakby te ataki i no i tyle. Jakby, o. Także tak, zabraliśmy się za rekonesans, no jako że pracujemy w Allegro, tak, jest to, że tak powiem, znamy tą infrastrukturę wewnątrz. Natomiast przy naszych pentestach zakładamy, że musimy możliwie jak najlepiej odzwierciedlić prawdziwy atak i udawać w cudzysłowie, że pewnych rzeczy nie wiemy i nie wiemy ich do momentu, kiedy ich nie odkryjemy w trakcie rekonesansu, tak? Także standardowo podchodzimy tutaj do szukania klas adresowych, prawda, do skanowania portów, do takiego aktywnego rekonesansu, ale też spędziliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu na bardziej pasywnym rekonesansie, gdzie oglądaliśmy na przykład prezentacje naszych deweloperów w różnych miejscach, czy przeglądaliśmy ich repozytoria, również prywatne, w poszukiwaniu jakichś ciekawych informacji. No, blok technologiczny, no wiadomo, że jest czytany przez nas, ale też, że tak powiem, bardziej skupiliśmy się pod kątem informacji, które mogą wyciec, jeżeli chodzi o rzeczy, które używamy, i żeby przygotować po prostu te ataki, które będziemy tutaj za chwilkę demonstrować. Natomiast przeglądarki. Przeglądarek, jak wiemy, jest od groma. I co śmieszniejsze, każda działa troszeczkę inaczej, co z jednej strony jest strasznie słabe, bo jakby no nie trzymanie się standardów, tak, a z drugiej strony może być użyteczne, ponieważ no każdy korzysta z innej przeglądarki, tak, i że tak powiem, jeżeli skalujemy ten atak jakoś tam szerzej na wielu pracowników, tak, no to może się zdarzyć, że ktoś używa na przykład Internet Explorera 7 i daje nam to jakieś pole do popisu, jeżeli chodzi o ataki, albo używa Firefoxa i tam akurat na Firefoxie działa konkretnie jakiś jeden atak i tak dalej, i tak dalej. Przeglądarki służą do, uwaga, przeglądania internetu. Do, że tak powiem, wyświetlania stron internetowych. Tutaj mamy przykład pięknej strony w stylu lat 90. Natomiast no, w dzisiejszych czasach, tak, przeglądarki potrafią wbrew pozorom bardzo dużo.
I naprawdę muszą kompleksowo, że tak powiem, pokryć dużą ilość jakiejś funkcjonalności, tak, trzymanie się standardów, wspierania różnych pluginów, prawda, obsługi różnych protokołów, które też, że tak powiem, w różnych przeglądarkach różne są obsługiwane i tak dalej, i tak dalej. Także no jest tego trochę. Przeglądarki na przykład teraz potrafią emulować procesor x86 i możemy sobie w przeglądarce odpalić prawdziwego Windowsa 95 działającego. Także jakby to pokazuje, jak mocno, że tak powiem, w dzisiejszych czasach te przeglądarki są potężne, tak, jeżeli chodzi o aplikacje. Natomiast nas jako pentesterów będzie interesowała dużo prostsza funkcjonalność przeglądarki. Jest to wysyłanie requestów po prostu, tak? Czyli no tutaj umieszczając na stronie takiego taga, czyli tak z obrazkiem, tak, który kieruje na nasz serwer i wyświetla piksel, tak naprawdę może nam zdradzić już jakieś informacje chociażby o tym, jakie przeglądarki używa osoba, tak, która tą stronę odwiedziła, jaki ma adres IP i tak dalej, i tak dalej. Czasami jeżeli umieścimy to na przykład w innym miejscu, tak, nie na kontrolowanej przez nas stronie, tylko będziemy używać tego jako payload, co pokażę później też jako typ ataku, no to też możemy na przykład na bazie referera zlikować jakieś informacje wewnętrzne, ale to mówię, też będzie pokazane troszkę później. Okej, przejdźmy może do ataków, które nam się udały. Niektóre, dobra, niektóre się udały, niektóre się nie udały, ale próbowaliśmy. Phishing, tak? No wiadomo, przy penteście phishing jest bardzo, bardzo użyteczny, natomiast chcieliśmy do tego podejść troszeczkę mniej standardowo, czyli nie wysyłać, prawda, typowego maila phishingowego, podszywając się pod jakąś organizację czy pod jakiś serwis, tak? Tylko postanowiliśmy zaatakować nasz customer service, tak, naszą obsługę klienta. I to się nam w sumie udało. Nie będzie tutaj pokazany, że tak powiem, system ticketów, tak, którego używamy w pracy. Zamiast tego użyliśmy tutaj pokazowo Roundcube'a. No i mamy tutaj przykładowe zgłoszenie, które może zostać do serwisu wysłane. Nie wiem, czy tam widać coś. Nie widać. Widać, czy nie widać? To przeczytam. Ja sam nie widzę za dobrze, to tak z pamięci. Witam, chciałbym zaznaczyć, że na poniższej stronie ktoś zamieścił chyba nielegalnie dane państwa pracowników. Nie wiem za bardzo, co z tym zrobić, może warto by było gdzieś to zgłosić i tutaj mamy link do strony. No i w takim wypadku osoba, która taki ticket dostaje, mówi: okej, zobaczmy, co jest na tej liście pracowników. No i jest tutaj faktycznie. Po kliknięciu otwiera się nowa karta przeglądarki. Jest tutaj jakaś lista pracowników losowo wygenerowana, tak? Ale tutaj w konsoli niżej, którą włączyłem pokazowo, jest odniesienie do takiego obiektu jak Window Opener. I Window Opener jest to taki jakby wskaźnik na obiekt Window w tabie, który otworzył tego taba, tak? Jest to taki jakby odpowiednik, jakbyśmy na przykład umieścili na tej stronie ramkę. I z tej ramki byśmy odwołali się do obiektu window parent, no to ona by się, że tak powiem, do tej ramki nadrzędnej odwołała do obiektu window. A jeżeli byśmy odwołali się z tej ramki do window parent opener, no to znowu jakby odnieślibyśmy się do tego taba otwierającego, czyli tego Roundcube'a w tym wypadku. No i co z tego, że mamy ten window opener? No generalnie gdyby te dwa taby były w tym samym originie, że tak powiem, miałyby ten sam schemat, ten sam protokół, ten sam port, prawda, i tego samego hosta, no to one by mogły za pośrednictwem właśnie tego window openera ze sobą w 100% rozmawiać. W sensie mielibyśmy pełny dostęp do drzewa DOM obu jakby, obu tych tabów, tak. Natomiast jako, że nie są w tej samej domenie, prawda, nie tutaj same origin policy działa, no to mamy bardzo, bardzo ograniczone pole do popisu, natomiast jest jedna rzecz, która tutaj może nam się przydać właśnie do phishingu i jest to obiekt location. I obiekt location, jeżeli zmodyfikujemy, to stanie się tyle, że strona, że tak powiem, na tym poprzednim tabie zostanie przekierowana na adres, który podamy. Dzięki czemu, tak już teraz czysto patrząc, pracownik klika sobie na link, wyświetla mu się lista pracowników, chce wrócić do poprzedniego taba, który przed chwilą był Roundcube'em i ma tutaj jakby ekran logowania. Jeżeli się nie zorientuje, że prawda, że tutaj jest inny adres, no to jest bardzo duża szansa na to, że halo, przed chwilą był tam Roundcube, może mi wygasła sesja, nie wiadomo, wpiszę login i hasło. Ktoś wpisał w naszym wypadku.
Dalej, tu już kolejny atak. Blind XSS. Same XSS-y są, no dobra, może nie przesadzajmy, że są nudne, natomiast no wszyscy o nich już, temat jest, że tak powiem, tak oklepany, że no wszyscy dość dużo o klasycznych XSS-ach wiemy, więc nie będziemy o nich mówić. Będziemy mówić o Blind XSS-ach. Jest to jakby sposób ataku polegający na tym, że payload XSS-owy umieszczamy w różnych miejscach, o miejscach, gdzie można go umieścić za chwilkę i cierpliwie czekamy, aż ten payload gdzieś się wykona. I wtedy, jeżeli się wykona na przykład w jakimś panelu administracyjnym, tak, no to jest bardzo duża szansa na to, że do tego panelu uzyskamy jakiś dostęp i być może dostęp do jakichś wrażliwych danych. Faza pierwsza, tak, czyli znajdujemy te panele. Tak naprawdę najprostszym sposobem jest umieszczenie takiego taga IMG, czyli coś, co pokazywałem wcześniej. Jeżeli w którymś miejscu, na przykład panelu, ten tag zamiast się wyświetlić, to się wyrenderuje, tak, i spróbuje pobrać ten piksel, no to mamy informację, prawda, na naszym kontrolowanym przez nas serwerze, że ktoś ten obrazek próbował pobrać. Będziemy mieli właśnie informację o adresie IP. Jest duża szansa, że będziemy mieli informację o refererze, czyli będziemy znali wewnętrzny adres tego panelu administracyjnego. No i to już jest sygnał, że możemy przygotować sam atak, natomiast ja tego payloadu jakby IMG przestałem używać, zacząłem korzystać z takiego bardziej złożonego, który pokrywa dużo więcej kontekstów XSS-owych, tak? Czyli mamy tutaj jakby kontekst hiperłącza, tak? Czyli zaczęcie od schematu JavaScript. Mamy później wstrzyknięcie eventu onClick, mamy wstrzyknięcie znaków nowej linii, mamy zakończenie kilku tagów, które w których kontekście, że tak powiem, zakończenie może spowodować wyjście z tego tagu i wstrzyknięcie kodu. No jest to taki bardzo, można powiedzieć, uniwersalny payload, który może zadziałać w większości przypadków. I jeżeli zadziała, no to stworzy tam, jak widać wyżej, element IMG i poda do niego adres URL, który chcemy akurat tutaj monitorować. I możemy sobie, prawda, te URL-e później zmieniać w zależności od tego, na przykład jaką funkcjonalność tekstujemy albo jaką firmę, i później tylko monitorujemy access logi na serwerze, czy coś się przypadkiem pojawiło po czasie. Gdzie ten payload umieścić? W sensie, gdzie go próbować wstrzyknąć? Wszędzie. Wszędzie, gdzie się da, w każdym możliwym miejscu, które możemy jakiś payload umieścić, i to nie mówię tylko o jakichś tam parametrach getowych czy postowych, możemy jak najbardziej pokusić się o używanie nagłówków, tak, czy zmienić user agent, czy zmienić referera. Możemy wysyłać to jako treść właśnie do zgłoszeń do customer service, czy w mailach, czy gdziekolwiek. Przykład z błędnymi próbami logowania jest wzięty tak naprawdę z Google'a, gdzie znalazłem właśnie błąd typu Blind XSS, próbując zalogować się błędnie, używając nazwy użytkownika z payloadem do jakiegoś ich panelu administracyjnego, i tam po 5 próbach i 2 tygodniach w moim access logu pojawił się, prawda, wpis jakiś z wewnętrznej infrastruktury Google'a. Możemy używać też do endpointów do raportowania zarówno Content Security Policy albo XSS Protection, gdzie jest szansa, że faktycznie ktoś zagląda tak naprawdę. Oraz nie ma problemu, żeby na przykład użyć wpisu reverse DNS do tego, nie wiem czy to widać, mam nadzieję. Tutaj mamy adres IP, który należy do mnie, i próba odpytania jakby DNS-owego o rekord PTR dla tego adresu IP zwraca nam właśnie payload blind XSS-owy, czyli tak naprawdę chodząc po internecie tym adresem IP jest szansa na to, że w którymś panelu administracyjnym, jakimś panelu może ten adres IP się wyświetli i ktoś może postanowi go też właśnie zrezolwować i pokazać wpis ref DNS do tego adresu IP. I zakładając, że bardzo dużo osób myśli, że no tutaj jakby te rekordy PTR powinny być zgodne ze specyfikacją, no to no, powinny być, ale nie muszą, nie? Jak widać, więc jak najbardziej jest szansa też, że może ten payload gdzieś się wykona i będziemy mogli coś z tym zrobić. Okej. Powiedzmy, że znaleźliśmy jakiś panel administracyjny. Akurat to jest też case z naszego pentestu. Znalazł się Blind XSS w panelu administracyjnym Allegro. No i mówimy, okej, dobra, to teraz pora chyba na atak. I tak jakby sobie pomyśleć, jakby to zrobić, żeby faktycznie, okej, chcemy wykonać jakieś akcje. Akurat w przypadku tego pentestu mieliśmy cel, żeby wykraść chyba dane 40 użytkowników.
więc tutaj jakby ten Blind Excess się sprawdził idealnie. Natomiast jeżeli już, że tak powiem, ten payload XSS-owy będziemy chcieli wykonać, no to okej, ktoś będzie sobie w tym panelu, ale co jeśli on kliknie w inne miejsce albo zacznie korzystać z tego panelu cały czas? Co jeżeli przejdzie w inne miejsce? No to jakby ten kod przestanie się wykonywać i jesteśmy w czapie. Więc postanowiliśmy jakby po pierwsze przygotować sobie taką jakby zdalną konsolę JavaScriptową, która pozwoli nam na bieżąco i na żywo wykonywać jakieś komendy. Przygotowaliśmy tam kilka funkcjonalności typu zrzut ekranu, zrzut kodu strony, żeby powiedzmy mieć dowody na to, bo my wiemy, jak ten panel administracyjny wygląda, tak, ale z racji na to, że symulowaliśmy prawdziwy atak i pierwszy raz powiedzmy widzimy ten panel na oczy, tak, to no, musieliśmy, że tak powiem, zobaczyć, jak on wygląda, zobaczyć, gdzie są jakieś miejsca na przykład do wyszukiwania użytkowników i tak dalej. Kanał komunikacyjny z atakującym, czyli no coś, co będzie nam te dane zwracało. No i zostaniemy z ofiarą jak najdłużej, czyli stwórzmy ramkę. I tak naprawdę to był dobry punkt. Postanowiliśmy, że po wykonaniu kodu najpierw będziemy tworzyć ramkę na całą, na jakby cały ekran przeglądarki. Następnie jako adres tej ramki podamy adres, że tak powiem, na którym akurat ten payload się wykonał. I zrobiliśmy to w ten sposób, tak. Dodatkowo, żeby jak najlepiej zachować. To nie ja. Żeby jak najlepiej zachować, że tak powiem, pozór, żeby jakby nikt nie zauważył, że tak naprawdę jest tam w ramce, to właśnie tam na samym dole widać funkcję, która sprawdza, jaki jest aktualny adres w ramce. I podmienia w pasku URL adres, że tak powiem, ten wyżej, tak? Czyli tak naprawdę jak ktoś kliknął, to adres na górze też się zmieniał i faktycznie spowodowało to, że przez tam dobre parę minut, póki ktoś nie zamknął taba przeglądarki, no bo wtedy wiadomo, wszystko umiera, no to mogliśmy sobie tam chwilę na tej zdalnej konsoli podziałać i tak naprawdę ściągnąć dane tych 40 użytkowników, które chcieliśmy i pójść na piwo, bo wtedy już, że tak powiem, cel pentestu został osiągnięty. Ile mamy czasu jeszcze? O Jezu, dużo. Bardzo dużo. Muszę wolniej mówić, bo zaraz nam się slajdy skończą. Rozszerzenia. Przeglądarki mają rozszerzenia. To myślę, że każdy z was wie, bo pewnie z takich rozszerzeń też korzysta. I te rozszerzenia no, mogą mieć różne poziomy uprawnień. Mogą mieć właśnie na przykład dostęp do wszystkich stron, w sensie mieć jakby takiego uniwersalnego XSS-a, wykonywać kod na każdej stronie, na której chcą. Mogą mieć pełen dostęp do ciasteczek i mówiąc pełen dostęp do ciasteczek, mam na myśli do wszystkich ciasteczek, a nie tylko do ciasteczek bez flagi HTTP only, tak jak jest z poziomu JavaScriptu. Mogą mieć dostęp do skowka, mogą mieć dostęp do zarządzania proxy, mogą mieć możliwość komunikacji z jakimiś aplikacjami natywnymi i mogą też zawierać podatności. Tutaj jest przykład podatności w sumie z tego roku na Grammarly, gdzie ktoś, kto miał zainstalowaną rozszerzenie do Chroma z Grammarly, mógł odczytać z każdej strony, że tak powiem, access token danego użytkownika. Także źle. Ale wtyczki mogą być też po prostu niebezpieczne w samej swojej naturze i mam na przykład takiego kwiatka, czyli wtyczkę, która wyłącza Same Origin Policy w przeglądarce, tak, o, po prostu. No i generalnie, jeżeli już zmuszamy użytkowników do odwiedzania naszych stron, tak, w sensie użytkowników, ofiary, bo to ofiary, to warto by było na przykład wiedzieć, jakich wtyczek używają, tak, nie wtyczek, tylko rozszerzeń. No i też no jakby zenumerować to, jeżeli znamy jakieś na przykład wtyczki, które mają podatności, nieznane podatności lub są właśnie takimi wynalazkami, no to warto wiedzieć, że akurat ten użytkownik z tych wtyczek, z tych rozszerzeń korzysta i wykorzystać je na przykład do ataku. No i jak to zrobić? Jak odkryć na Chromie właśnie, jakich rozszerzeń używa dana osoba? Każde rozszerzenie ma taki jakby stały i unikalny identyfikator. Każde rozszerzenie posiada manifest, tak, w którym definiujemy przede wszystkim poziom uprawnień, definiujemy do jakich plików jakby z zewnątrz, z poziomu sieci ktoś może mieć dostęp, czyli do jakich styli, do jakich właśnie JavaScriptów, obrazków i tak dalej. To, że rozszerzenia miewają podatności, to mówiłem, no i enumerujemy. Enumerate.
Spójrzcie, no to jest właśnie manifest z tej wtyczki, która wyłącza Same Origin Policy. Na samym końcu macie taką linijkę jak Web Accessible Resources i to oznacza, że dla tego identyfikatora, czyli tam ze schematem Chrome Extension, dwukropek, dwa slasze, identyfikator, slash images, slash on.png, no to z każdej strony, że tak powiem, możemy się odwołać do tego obrazka. Więc prosta rzecz tak naprawdę. Tworzymy sobie obrazek, tworzymy na nim dwa eventy, jeden on load, drugi on error. Jeżeli obrazek się nie załaduje, no to on error event jakby się uruchomi i wtedy wiemy, że dany użytkownik nie ma tej wtyczki zainstalowanej, a jeżeli się załaduje, no to adekwatnie, prawda, wiemy, że u danego użytkownika ta wtyczka istnieje. I to można wykorzystać też do innych celów, tak jakbyśmy sobie pomyśleli, że okej, możemy sobie enumerować rozszerzenia, ale moglibyśmy też przejść jakby do części atakowania tej wewnętrznej infrastruktury, więc poszukajmy sobie na przykład serwerów www. Jak to zrobić? Możemy albo serwery www, albo aplikacje konkretnie webowe. Mam nadzieję, że ten kod jakoś widać, ja go widzę ledwo. Natomiast tak, na górze mamy zdefiniowane kilka jakby kilka ścieżek, które są charakterystyczne dla danego oprogramowania. Na przykład dla Tomcata mamy tam jakiś obrazek z logo w GIF-ie, prawda? Dla jakiegokolwiek albo dla większości serwerów HTTP jakichś nieznanych, no mamy jakąś favikonkę, prawda? Pod favicon ICO. Dla PHP MyAdmina również jakieś logo, co tam mamy jeszcze, Jupitera, no to również logo czy tam favikonka. No i tak samo jak w przypadku rozszerzeń, bierzemy sobie listę adresów, które chcemy przeskanować, tworzymy sobie odpowiednie obrazki i sprawdzamy, czy obrazek się załadował lub nie. Jeżeli się załadował, no to wiadomo, że pod tym adresem na przykład jest Tomcat i to jest, myślę, dość fajna wiedza, którą można wykorzystać w późniejszych atakach, a jeżeli nie, no to wiadomo, że akurat pod tym hostem nic się nie dzieje, tak? I to jest właśnie też fragment kodu, który, że tak powiem, wykorzystywaliśmy przy pentestie do skanowania serwerów właśnie osób, które wchodziły. O samym tym ataku, bo to było dość złożone i dość dużo rzeczy tam robiliśmy naraz i jak do tego doszło w ogóle, to też w późniejszych slajdach. No i okej, no to jest taka jakby metoda oczywista, tak, że okej, tworzymy obrazki i sprawdzamy i tak dalej, i tak dalej. Można do tego podejść też w dużo inny i szybszy sposób. Tylko że ten sposób działa tylko na Chromie, to zadziała nam na większości przeglądarek. Również w przypadku tutaj skanujemy pod kątem serwerów HTTP. Jest taka metoda jak Navigator Send Bacon. No. I służy ona do tego, że jak podamy jej tam jakiś adres URL oraz jakieś parametry tam w drugim parametrze, tak, no to ta funkcja wyśle request pod ten adres postem razem z danymi, które są w drugim parametrze i wyśle i zapomnij. I nic jakby nie mamy tutaj żadnych zwrotek, nie mamy żadnej zaawansowanej obsługi, po prostu jak chcemy wysłać szybko request z czymś, no to używamy tego i jest to bardzo szybkie i bardzo w porządku. Ale mamy też taką funkcję jak performance get entries, która nam zwróci jakby wszystkie zasoby, które były ładowane na stronie i różne użyteczne informacje, takie jak czas ładowania i tak dalej, no takie po prostu tam statystyki. No i jak się okazuje, jeżeli wyślemy przez Navigator Send Bacon request na jakby serwer, który działa, który ma otwarty port i tak dalej, to taki element się pojawi w tym get entries. Natomiast jeżeli ten port będzie zamknięty albo będzie na przykład na jakiejś blackliście, albo będzie zwróci, na przykład będzie otwarty, ale zwróci niepoprawną odpowiedź HTTP, no to wtedy taka pozycja się tam nie pojawi. No to w ten sposób możemy dość łatwo dojść do tego, że tworząc sobie pętlę z, prawda, hostami, które chcemy przeskanować, możemy szybko dojść właśnie na bazie tego performance get entries do tego, jakie porty i na jakich hostach są otwarte i gdzie są serwery HTTP. Okej, no to jakby serwery HTTP możemy skanować, super, ale chcielibyśmy poskanować coś innego. No i tutaj trzeci przykład i to akurat działa tylko na Firefoxie.
i będziemy szukać Redisów lub Memcache'y. I to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. W przypadku Memcache'a tutaj mamy taki formularz, który kieruje na adres 127.0.0.1 na port 11212, czyli nie na port Memcache'a. To jest port jakiś tam po prostu o jeden wyższy, na którym akurat w tym przypadku nic sobie nie stoi, ale jest jakby Memcache jeden port niżej, w porządku. Enctype ustawiamy na text plain. Ustawiamy sobie pole Textaria, w którym wrzucamy dane, które chcemy do tego Memcache'a wysłać. Ustawiamy sobie przycisk Submit i ramkę, w której jeżeli ramka się załaduje, no to wykona nam alert load. Jeżeli się nie załaduje z jakiegoś powodu, to wykona nam alert error. I teraz tak, submitujemy ten formularz. I co? I nic się nie pojawiło, poza tym, że Firefox nie mógł się połączyć z tą stroną. Nie mógł się połączyć oczywiście, ponieważ port jest zamknięty, czemu miałby. Natomiast jeżeli zmienimy tutaj ten port na faktycznie otwarty, funkcjonujący, to stanie się coś ciekawego. Mianowicie, mimo że Memcache no, nijak ma się do HTTP, ale jakby sam request zostanie wysłany, Memcache przyjmie te wszystkie jakby parametry, czyli nagłówki, prawda, z requestu i tak dalej, zinterpretuje jako błędne komendy, prawda, i następnie, jako że tam na końcu dajemy quit, zakończy połączenie. A Firefox dzielnie weźmie ten cały response i wyświetli go jako tekst. I co oznacza, że ramka załadowała jakiś content, co oznacza również, że będziemy mieli alert i będziemy wiedzieli, że na tym, akurat na tym adresie IP i na tym porcie stoi sobie prawdopodobnie Memcache. I możemy sobie napisać skaner do tego, prawda, który, prawda, w przypadku tutaj ile miałem targetów? 8. I to były losowe zarówno, prawda, istniejące domeny, jak i nieistniejące, które, no, że tak powiem, chciałem sprawdzić, tak, pod kątem, czy ten port jest akurat otwarty. No i w wyniku skanu, jakby, który trwał 6 sekund, znalazłem faktycznie, że, przepraszam, na localhoście mam otwarty port 1.1.2.1.1. Tak. No i teraz co? No jak mamy na przykład, okej, no tak samo możemy podejść, że tak powiem, do Redisów. I no fajnie by było jakoś te informacje spożytkować i wykorzystać, więc na przykład to jest coś, co próbowaliśmy i co nam się nie udało, na szczęście, to znaczy, że nasi użytkownicy, nasi pracownicy update'ują soft, przynajmniej ci, których dotknęła próba ataku. Natomiast no jest w starej wersji Redisa taki bug, który pozwala na nadpisywanie plików, w sensie na tworzenie, nadpisywanie, wrzucanie tam dowolnego kontentu. No i znowu pojawia się nam tutaj z pomocą Navigator SendBacon, który potrafi wysyłać dane na różne porty. Nie wszystkie, niestety. Niestety nie możemy wysyłać na jakieś takie popularne usługi typu FTP, typu SMTP, na DNS nie możemy wysyłać i tak dalej. Jest lista po prostu portów. Akurat w przypadku Firefoxa nie jestem pewien, jak w przypadku Chroma. No tą brałem z Firefoxa. W przypadku Chroma też prawdopodobnie nie wszystkie porty, nie na wszystkie porty możemy takie requesty wysyłać. Żeby w ogóle no, cokolwiek tam miał ręce i nogi, bo to mówię, to jest jako przykład, który możecie sobie rozszerzyć i zrobić jakiś research i spróbować zaatakować jakieś inne usługi w ten sposób, tak? No tutaj w tym przypadku użyliśmy akurat Redisa, gdzie komunikacja o rety, ale bardzo nic nie widać. Ale bardzo nic nie widać, no chętnie bym wam to zbliżył, ale nie mogę. W każdym razie, no to pokazuje, w jaki sposób, że tak powiem, możemy się komunikować z Redisem, czyli po prostu telnetując się na tam port 6579 chyba, czy któryś tam i sobie wykonywać po prostu serię komend, która stworzy nam w dowolnym katalogu w file systemie plik z naszym contentem i możemy w ten sposób sobie na przykład wrzucić WebShella, jeżeli tam jest jakiś Apache z PHP, możemy sobie nadpisać plik crontaba, który będzie się wykonywał, no bardzo łatwo, że tak powiem, tutaj o remote code execution. I tutaj również fragment kodu, który wykonaliśmy i ten payload, który tam się wysyła, jest na dole, czyli tam od var data zaczynamy, tak? Czyli tam config set dir i tak dalej, taki sobie payload tworzymy i następnie przez Navigator SendBacon wysyłamy na port 6379 na target, który akurat chcemy wypróbować, tak?
Na szczęście, mówię, nic nam nie wróciło, żadnego RC tutaj ani na komputerach naszych pracowników, ani na hostach z Redisami, które znaleźliśmy również tam poprzednią metodą, nic się tam nie udało. Bardzo dobrze. Powiem wam tak, jest pół godziny do końca, my już kończymy prawie prezentację, natomiast ta część jest, myślę, dość zabawna i fajna. I to jest coś, co ja osobiście bardzo pchałem, żeby spróbować wykorzystać, nie dlatego, żeby dowieść, że da się, bo to, że się da, to już, że tak powiem, odkryłem, natomiast bardziej jak się zachowa to w warunkach, że tak powiem, rzeczywistych, tak? Czyli w jaki sposób będziemy mogli próbować bypassować Same Origin Policy na większości przeglądarek w najnowszych wersjach po to, żeby uzyskać dane z jakichś tam serwerów HTTP. I tutaj będę pokazywał właśnie tą technikę. Czym jest Same Origin Policy? Powiem w trzech słowach, które już, że tak powiem, wcześniej usłyszeliście. Tak, musimy jakby, żeby dwa taby na przykład, albo żeby wysłać request na jakiś host, tak, i uzyskać z niego odpowiedź, tak, no to jakby, żeby to się stało, muszą być te dwa hosty, w sensie ten host requestujący oraz ten, który, o którego requestujemy, muszą być w tym samym originie, że tak powiem, czyli musi być zasada same origin policy, polegająca na tym, że musi się zgadzać w obu przypadkach schemat, port i host. Reszta się zgadzać nie musi. I tutaj mamy przykład dla bodajże www.example.com, prawda? Tak, tak. Dla HTTP www.example.com. No i jakby tutaj można było zrobić, żeby tego SOPa zbypassować? O tym miałem kiedyś tą prezentację na For Developers, ogólnie o metodach bypassowania Same Origin Policy, natomiast tutaj ta technika jest, nie jest nowa, nie mogę tak powiedzieć, bo nie odkryłem jej, tak? Natomiast nie wiem, czy jest aż tak znana. No i tak, działa na większości przeglądarek. Niestety musi użytkownik, żeby to zadziałało, spędzić na tej stronie, którą odwiedza, minimum 60 sekund, minutę. No to powiedzmy jest do zrobienia. Niestety będzie działał tylko w przypadku hostów, które chodzą po HTTP, natomiast jak wiecie doskonale, w wewnętrznych infrastrukturach firm to się zdarza. Czy na lokalhoście też czasami sobie stawiamy coś po HTTP, bo stwierdzamy, że nie musimy inaczej. Brak X-Frame Options to nie jest aż tak wymagane. Można, że tak powiem, ten atak troszeczkę przerobić w taki sposób, żeby jakby ten brak X-Frame Options nie robił nam różnicy. No i tutaj rzecz kluczowa, czyli DNS Rebinding. I o tej technice będę chciał powiedzieć. DNS Rebinding polega na tym, że mamy jakiś host, który zwraca jakiś adres IP, i po kolejnym odpytaniu zwraca inny adres IP i możemy w ten sposób na przykład próbować pominąć jakieś whitelisty, które najpierw na przykład po podaniu hosta sprawdzają, czy adres IP się zgadza. Jeżeli się zgadza, jest na whiteliście, ok, to idzie dalej i później podając tego hosta już dalsza część programu przy ponownym requestie DNS-owym, tak, dostanie inny adres IP i pomijamy w ten sposób whitelisty. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było wykorzystać to właśnie do bypassowania SOPa. I co? I żeby to zrobić, cały atak przygotowaliśmy oczywiście dużo wcześniej. Zależało nam na tym, żeby nasi pracownicy spędzili na stronie możliwie jak najwięcej czasu. I nie pokażę wam maila, którego wysłaliśmy, był, że tak powiem, bardziej korporacyjny i tak dalej. Natomiast no, chodzi o coś a la clickbait, tak? Czy o coś, co wystarczająco dużą ilość osób zainteresuje i sprawi, że oni na tej stronie przez przynajmniej minutę będą, bo tylko wtedy atak się uda. Clickbait, najprostsza rzecz, tak? Czyli no, ktoś klika i na przykład ogląda wideo przez minutę, bo jest ciekawy, co się tam wydarzy. No i w ten sposób zatrzymujemy użytkownika i mamy jakby pole do popisu, jeżeli chodzi o przede wszystkim przeprowadzenie tego ataku oraz akurat w naszym przypadku przeprowadzenie wszystkich poprzednich, które tutaj pokazałem, tak? Bo właśnie o to chodziło, żeby zebrać jak najwięcej informacji, żeby podzielić część ruchu i żeby część na przykład ludzi z Firefoxem tylko skanowała Redisy czy Memcache, żeby część na Chromie tylko skanowała, prawda, serwery HTTP, część na Safari robiła coś jeszcze innego i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jakby wchodząc na stronę i spędzając na jej czas, no jakby działy się w tle rzeczy różne, które nam tutaj pomagały w tych atakach, tak? No i faza druga, czyli ten DNS Rebinding. I na czym to polega? Jest sobie ta strona clickbaitowa, na której przez minutę oglądamy filmik taki jak wcześniej i są tam dwie ramki, które są ukryte, niewidzialne. I ramka pierwsza
ma adres host1.rob.chain.org i zwraca adres IP, który nas interesuje. Na przykład wiemy, że na tym adresie IP z wcześniejszego rekonesansu tak, znajduje się jakaś usługa HTTP. Nie wiemy jaka na przykład, ale chcielibyśmy zobaczyć, czy coś tam ciekawego się znajdzie. No i teraz sobie czekamy minutę. Minuta leci, minuta mija. Na drugiej ramce również ustawiamy adres host1.rob.chain.org, tylko że tym razem serwer DNS zwraca na adres IP. Tak, czyli adres IP kontrolowany przez nas. Natomiast dla przeglądarki to nie ma znaczenia, ponieważ same origin policy działa, dwa hosty się zgadzają, mogą te ramki ze sobą rozmawiać. Natomiast nad tą drugą ramką my mamy już kontrolę, czyli możemy tak naprawdę odwołać się do tej pierwszej ramki i pobrać jej cały content, albo wejść z nią w jakąś interakcję, tak? Czyli jeżeli jest tam na przykład jakiś panel logowania, możemy na przykład próbować wysyłać requesty do logowania, tak? I spróbować się zalogować i jednocześnie cały czas podglądać content tejże ramki. I mam wideo demonstrację, która właśnie pokaże, jak to działa. Tururu. Hopsa. Zrobię na pełny ekran. Czyli tak, mamy tutaj na localhoście stronę, która zwraca bardzo tajne dane. I mamy, powiedzmy, że stronę clickbaitową. Ona sobie tutaj z jakichś powodów dość długo się ładowała, ale no, czas mija. Będziemy musieli przez minutę tutaj patrzeć, jak pierwsza ramka się ładuje. Wiem, że to ekscytujące. Uwaga. Jak ten film leci, czy nie? A leci, dobrze. Mamy ramkę, czyli z tym localhostem, tak? Jesteśmy na jsreco.robchain.org. Tutaj mamy ramkę z hostem, który wskazuje na localhosta. I po jakimś czasie, do minuty już niewiele, halo. Uwaga. Te wybuchy, te pościgi, nie? Taram, mamy. Mamy drugą ramkę i mamy alert z kontentem pierwszej ramki, do której w normalnych warunkach nie powinniśmy w ogóle mieć dostępu. Tak? I nie zgadniecie co? Uwaga. Halo. Halo, halo. Taram, skończyliśmy. Mamy pół godziny na pytania, także zapraszam serdecznie. Nie, poważnie, to nie przewidziałem, że to tak szybko zleci, więc pytajcie długo i o wszystko, co chcecie. Cześć, Kuba, tu. Okej, okay. Kurde. No, skoro no. Spokojnie. Skoro mam pół godziny, mówiłeś, że tam jest jakaś metoda na ominięcie, jeżeli jest X-Frame Options, to może mógłbyś przybliżyć jakieś techniki? Generalnie tak. Tak, może zacznę od na przykład pełnego ekranu. Halo. Halo. Nie. No, chciałbym pełen ekran, ale nie mogę. Dajcie mi chwilę. Zrobimy sztuczkę. Tyn, 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 tyn. No nie, wierzę. Że to odświeży. O, wracamy. Prezent. Pełen ekran, dobrze. Więc tak, no właśnie, co jeżeli X-Frame Options? Jeżeli X-Frame Options, no to cały czas pozostaje nam ta technika, tak? Czyli sprawienie, że przeglądarka użytkownika będzie miała otwarte dwa taby, albo więcej, tak? Z którymi będziemy mogli rozmawiać, bo wtedy jakby X-Frame Options, no nie ma prawa jakby wpłynąć na cokolwiek, tak? I w momencie, kiedy otworzymy w jednym tabie, no tylko, że to jest bardziej widoczne wtedy, tak? Natomiast nadal możliwe, tak? W jednym tabie otwieramy, prawda, nasz pierwszy host docelowy, w drugim tabie otwieramy po minucie, prawda, albo w ramce, bo ramka jakby tutaj mogłaby rozmawiać przez window parent, następnie do window opener. No i tak, to jest ta technika, myślę, tak? Czyli nie korzystanie z ramek, tylko skorzystanie z tabów i z obiektu window opener. Takie jedno pytanie a propos tabów. Skąd jesteś cię. Pewien, że możemy się przełączyć między tabami i brać sobie informacje? Jeszcze raz. Skąd jestem pewien, że? Że możemy sobie brać informacje z drugiego taba, bo taby teraz są kontenerami.
i tam już nie masz wyjścia do innego taba. Sprawdź. Najlepiej. Sprawdź. Generalnie to jest tak, że jakby ten obiekt Window Opener pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy otwierasz tab w, no, w nowym tabie, czyli przez target blank, prawda? I nie masz na przykład tam ustawionego atrybutu rel no opener czy rel no referer, tak? Bo wtedy jakby przeglądarka sama czyści ten obiekt, tak? Czasami są rozwiązania, gdzie ktoś przy klikaniu w link jakby najpierw przekierowuje na swoją stronę, gdzie upewnia się, że Window Opener jest wyczyszczony, tak? I tyle, tak? Natomiast inna ciekawostka właśnie w kwestii Window Openera, jeżeli sobie otworzymy, prawda, z jednego taba na drugi, a później ktoś stwierdzi, że już nie chce być na tej stronie i pójdzie na inną, tak? No to jakby ten obiekt Window Opener cały czas zostaje. On będzie zostawał tak długo, jak ten tab jest otwarty. I co więcej, jeżeli z tego tabu otworzymy następnego, no to jakby ten tab może się dostać po pierwsze do Window Openera pierwszego, ale również przez Window Opener Opener do tego pierwotnego, nie? Także tak, to działa jakby, ale nadal zaznaczam, że póki one nie są w tej samej domenie, to nie będą mogły ze sobą rozmawiać. Będą mogły co najwyżej albo się przekierowywać, tak, albo skorzystać z post message, żeby ze sobą, że tak powiem, się komunikować, nie? Ja mam pytanie, z czego wynika to, że tą minutę musimy czekać, aż zostanie to przekierowane? To wynika, mój drogi, z cache'u, tak, czyli z tego, że przeglądarki... Znaczy, wiesz co, ja tak robiłem troszeczkę eksperymentów w tym zakresie na różnych przeglądarkach, niestety nie na wszystkich. I ten czas jest dla tych przeglądarek różny, tak? Dla Chroma i dla Firefoxa było to około minuty, tak? Czyli to był czas, kiedy musieliśmy odczekać, żeby jakby nie, żeby przeglądarka nie zwracała wyniku skaszowanego, czyli tego, który zwróciła przed chwilą, bo no, na nic to nam, tylko żeby zwróciła wynik z ponownego requestu DNS-owego, tak? I tutaj jakby ustawienie po stronie DNS-a TTL-a na niski jakby nic nie daje, on jakby przeglądarki same, że tak powiem, tutaj same operują jakimś tam swoim cache'em, nie? Natomiast chyba Safari tam działał dużo, dużo szybciej, z tego co pamiętam, nie? Także trzeba by było zrobić jeszcze raz, bo mówię, nie podam ci prawdziwych danych tak z głowy, nie pamiętam, robiłem to tak bardziej dla eksperymentu, tak? Ale zobaczyć, jaki czas potrzebny jest, żeby ten cache się wyczyścił dla danych przeglądarek i oczywiście go dostosować później do tego, kto naszą stronę odwiedza, bazując na tym, jaka to jest przeglądarka. Śmiało, mamy bardzo dużo czasu to jeszcze. Ja mam pytanie, słychać mnie? Słuchaj. Aha. Jak rozumiem, to nie jest tak, że one shot XSS, tylko nawiązuje połączenie z twoim serwerem, tak? Mówimy o XSS-ie i wtedy możesz wydawać komendy, co ma się wykonać. Czyli temat tego blind XSS-a, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie, no to jest generalnie, no w przypadku tego pentestu było tak, że najpierw znaleźliśmy właśnie tego blind XSS-a, czyli ktoś tam nam, że tak powiem, wysłał request o pixel, tak? A następnie jak już przygotowaliśmy atak, to mieliśmy tam powiadomienia na telefonie w momencie, kiedy ktoś się połączył i wtedy siadaliśmy, że tak powiem, do konsoli i na żywo mogliśmy wykonywać jakieś komendy, tak? I to było wasze customowe rozwiązanie, czy korzystaliście? To było rozwiązanie, które napisaliśmy w trakcie pentestu. A zastanawialiście się nad użyciem Beef Framework albo czegoś takiego gotowym już? Wiesz co, nie chcieliśmy, wiesz, to też nie chcieliśmy, że tak powiem, stawiać sobie specjalne środowiska i sprawdzać, czy to rozwiązanie, prawda, nie likuje jakichś informacji i tak dalej. Rozumiem. Skorzystaliśmy, że tak powiem, z bardzo na szybko napisanego customowego rozwiązania, aczkolwiek w przyszłości może gdzieś tam jak zrobimy więcej, bo nie mówię, no ten tool był, jestem kiepskim programistą i przyznam, że no to był ładne spaghetti, nie? Natomiast działało, więc efekt był osiągnięty jak najbardziej super, tak? Natomiast w przyszłości tak, żeby się lepiej przygotować, myślę, że moglibyśmy pomyśleć o czymś takim. No. Ktoś jeszcze? Jeszcze jest jakieś pytania? Jest. Rosie, dawaj. Pytanie o zmianę rezolwowania. Czy na jakim poziomie była zmiana rezolwowania, w sensie czy miałeś kontrolę nad strefą, czy jak? Pytasz w kontekście binding SSS-a i... Rebindingu. Rebindingu. Okej. Okay. Jeszcze raz pytanie. W jaki sposób mogłeś zmieniać adres IP, na który się rezolwuje dana domena? Czy proszę miałeś kontrolę ciebie. Nad wynika, strefą domeny? Czy... Wynika to z prostego faktu, że... Chodźmy dalej. Gdzie jest ten host? Tyk. Mamy sobie host pod tytułem
Uwaga. Host1robchain.org. Robchain.org to jest moja domena. Prawda? Tak. Super. Więc jak zakładasz sobie domenę, to ustawiasz delegację na serwer DNS, prawda? Okej. Okay. Jako że, to znaczy no tutaj nie, jako że z tej domeny korzystam też do innych celów, miałem subdomenę, która się nazywała xrobchain.org i ona była wydelegowana na specjalny serwer DNS, konkretnie na DNS Chiefa w Pythonie, który był jeszcze przerobiony właśnie do tego, żeby miał wsparcie dla MySQL-a, żeby pobierał sobie stamtąd targety i tak dalej, żeby ten cały atak był jakby zautomatyzowany i żeby wykrywał, w którym momencie on ma serwować właściwy ten docelowy adres IP, który chcemy zaatakować, a w którym momencie ma zwrócić adres IP, który kieruje na nasz serwer, tak? I z tego to wynika, tak? Że mamy kontrolę, zakładając domenę, mamy kontrolę nad serwerami DNS i nad tym, że możemy na przykład subdomenę, mimo że jakby robchain.org działa na jednej parze serwerów DNS, to sama subdomena może kierować na zupełnie inny adres, tak? I dopiero wtedy, jakby schodząc niżej, tak, no to wszystkie jakby requesty będą szły nie do tego serwera DNS głównego, a do tego customowego, który tam sobie przerobiliśmy. Nie ma pytań, kłamstwo, na pewno ktoś jeszcze chce coś zapytać. W przypadku tego Blind XSS-a nie by było po prostu napisać jakiegoś spidera, który od razu ci poszuka, co tam jest i zrzuci całą stronę? Znaczy inaczej, my tam mieliśmy w przypadku Blind XSS-a zaimplementowane na sam początek jakby kilka jakichś takich podstawowych czynności, które się miałyby wykonać. I jest to właśnie między innymi zrzucenie strony, przesłanie do nas, prawda, i no i co? No i dopiero później wejść w interakcję. Natomiast no, jako że chcieliśmy jakby wejście jakby do panelu przez pracownika, tak, następowało najczęściej tylko raz, tak, no bo ktoś dostał zgłoszenie, wszedł na panel, wykonał akcję tam jakąś, gdzie ten Blind XSS się wykonywał, no i był tam przez chwilę, tak, natomiast to był jeden strzał, więc chcieliśmy, że tak powiem, mieć możliwość kontrolowania tego na żywo, tak, i nie spieprzenia niczego przy okazji, prawda, przy spiderowaniu, tak, zakładając, że nie znamy panelu, nie? Natomiast, co chciałem powiedzieć jeszcze, to, że na przykład w przypadku innego pentestu już jakby zupełnie gdzieś tam poza, przy atakowaniu WordPressa na przykład, nie? No to możesz sobie, prawda, tego Blind XSS-a już, jeżeli znajdziesz, tak, albo w ogóle jakiegokolwiek XSS-a, możesz go na przykład tak uzbroić, żeby faktycznie wykonywał jakąś część czynności, które wiesz, że w WordPressie na przykład występują pluginy, prawda, i możesz je edytować, przepraszam, teamy, tak, że masz edytor plików, które tam są i możesz sobie tam dodać na przykład WebShella, nie? Więc to są jakieś takie czynności, które też w tym rozwiązaniu naklikanym na kolanie, prawda, też są gdzieś tam zaimplementowane, nie? Wcześniej. Te duże i małe litery w tym payloadzie mają jakieś znaczenie? Słucham, jeszcze raz. Czy duże i małe litery w payloadzie mają znaczenie? Tak. No, bo są jakieś takie w sensie czynności. Inaczej, zależy dla kogo mają znaczenie, bo przeglądarki nie mają i to jest świetne właśnie, nie? Że, no tak, że przeglądarka zinterpretuje zarówno schemat JavaScript, zarówno eventy i zarówno tagi HTML-owe bez względu na to, jaka jest wielkość liter. Natomiast już sam kod JavaScriptowy no, musi być pisany, prawda, zgodnie tak z wielkością liter. Natomiast dla jakichś filtrów anti-XSS-owych to może mieć znaczenie, tak? Możesz sobie napisać regułkę, która sprawdza, czy jest właśnie skrypt albo JavaScript, ale małymi literami, nie? Ale już nie sprawdza, czy są małe i duże, i tak? Dlatego to jest tutaj takie dziwne? Tak, tak, aha. Tak. To po prostu, żeby jak najbardziej kompleksowo i jak największą ilość, że tak powiem, rzeczy przewidzieć, tak? Bo pamiętajmy, że atakujemy rzeczy, których nie widzimy, nie możemy sobie poeksperymentować, że mamy tutaj, okej, jakiś entry point, prawda, i możemy próbować każdą, że tak powiem, kontekst po kolei albo próbować bypassować te filtry, jeżeli jakiekolwiek tam istnieją. Strzelamy w ciemno i też, żeby nie wysyłać 15 różnych, tak, payloadów, można po prostu wysłać jeden, ale pokrywający bardzo dużo, nie? Jeszcze można by było się pokusić na przykład tutaj o wstrzyknięcie, nie wiem, templatki Angulara, prawda, i zobaczenie, co się stanie. Jako jakiś taki dodatkowy kontekst, nie? Anyone? Jeszcze jakieś pytania? Coś? Jeżeli nie ma więcej pytań, czy jest jeszcze?
to lecimy do końca prezentacji. Na najważniejszy slajd, czyli slajd motywacyjny na koniec. Nigdy nie próbuj niczego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.